Ćwiczenia przeprowadzane były zgodnie z planem szkolenia obrony cywilnej na 2017 rok. Powiatowe ćwiczenie zgrywające nosiło nazwę realizacja zadań związanych z ochroną ludności w okresie W. Alarmowanie, ewakuacja oraz udzielenie pomocy poszkodowanej ludności z rejonu zagrożenia. Celami ćwiczenia było m.in. wypracowanie procedur działania organów administracji publicznej w strefie zagrożeń i bezpośrednich działań wojennych w sytuacji wystąpienia konfliktu zbrojnego, wypracowanie i podjęcie decyzji w zakresie prowadzenia akcji ratunkowych oraz m.in. sprawdzenie sprawności systemu alarmowego na terenie gminy Lubaczów. W ramach praktycznego epizodu ćwiczenia 27 września na terenie gminy Lubaczów zostały przeprowadzone działania mające na celu udzielenie pomocy medycznej i socjalnej grupie uchodźców, którzy przedostali się nielegalnie na teren gminy z kierunku Budomierza. Decyzje podjęte podczas ćwiczeń miały uruchomić doraźną pomoc dla uchodźców poprzez skierowanie w miejsce ich zgromadzenia lokalnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariuszy policji, straży granicznej, służby zdrowia i pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej. Jednostki i podmioty uczestniczące w ćwiczeniu udzieliły pomocy medycznej poszkodowanym osobom, zadbały o ich bezpieczeństwo i porządek, zabezpieczyły dla nich wyżywienie, artykuły pierwszej potrzeby i zorganizowały miejsce noclegu. Ćwiczenia zostały zorganizowane w Parku Podworskim w Krowicy samej.